Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Unepic. I kontynuujemy naszą rozgrywkę. 33% przejścia gry. I szukamy paproci. Tak ambitnie dzisiaj, tak ciekawie. Będziemy po prostu szukać paproci, bo to pozostało do zrobienia w jednym z questów. Okej, którą ja teraz dziurą mam iść? Czy to była ta dziura? To była któraś z tych. To była ta dziura. Dobrze, trafiłem. I tak zauważyłem sobie na miniaturce, jak filmy przeglądałem, że to zielone z tym szarym to tworzy taki czołg trochę. He. Tu mamy lufę, tutaj jest ten korpus cały, czy jak się to nazywa. To takie coś, co jest przy lufie, takie to szersze. A to jest taka skarpa z ziemi, na którą najechał. Dobra, mieszę z tym. Czy ktoś tu jest? Właśnie, jak ja mam tutaj szukać paproci? Trzeba by jakiś schemat utworzyć, żeby niczego nie przegapić. Wypatrzyć je chyba nie będę próbował, bo jednak troszkę tu ciemno. Nie wiem, albo wyjdę tu do góry. Zjaraj się. Tutaj raczej nie ma, ale chciałbym wyjść jeszcze... Nie, nie, wyżej, w prawo. Co? Kto to na mnie krzyczy? A, u góry tam jest. No tu jest paproć już zebrana. Okej. I co? I tutaj na razie tu chyba nic nie znajdę, ale jest lampa. Bo lampy chciałbym wszystkie zaświecić. O, skubany. Znowu go dziabnął. Nic, trzeba mu nawalić. Nie może tak sobie bezkarnie bić mojego stworzonka. Okej. O, przeskoczyłem tu. Co tu jest? Tu jest dość ciemno. Byłem tu? No tak nie do końca. Mam już lampę. Mamy jakieś pomieszczenie. Zaglądnijmy. O! Pierścień rzeźnika. Zwój iluminacji? Co to za pomieszczenie? Pressing F6 allows you to see, equip and unequip all the... Okej, F6, co mi z pierścieni? Dodatkowe obrażenie od toporów. Dwójeczka. Aha! To dużo tych pierścieni mogę mieć ogólnie. To jedynka mi niepotrzebna. Łuk się przyda, maczug nie używam. Dobra. Dziwne pomieszczenie. Tak nic w sumie za bardzo tam tu nie ma. Bo pomieszczenie jest. O, w mordę. Ło, to jest to głupie. I mam paproć! Oh yeah! O kurde. No i ile tego jest? A ile esencji? Kurde, mam dwie pijawy w gaciach. On to wszystko zamroził. Wow, pierwszy raz go tak zabiłem. No nieźle. No i co? No i gdzie ten quest był? Właśnie, no właśnie. Teraz taki... A ja go gdzieś na początku przyjąłem. On będzie gdzieś chyba tam koło sklepu. No nic, będziemy się depać. Zamknij się. Znaczy, nie chciałem być niemiły, sześcianie. Czasem mnie tutaj nie zniszcz.
Po prostu nie miałem ochoty w tym momencie ciebie słuchać. Teraz tak grzecznie po prostu to wytłumaczę. Jestem tu i pójdę sobie w lewo. O, stare, dobre czasy tutaj, te tereny. I zejdę sobie na dół tędy. Tylko może... O, czyżby to u niego był ten quest? Perfect. O, dobre. Now I can make tea. Many thanks, stranger. May luck be with you. Aren't you forgetting something? Forgetting what? Dobrze. My coins. Coins? What coins? I do not remember. You don't? Maybe a couple of slaps will remind you. Ah, yes. Now I remember. Oh. Here, you have coins. Myślałem, że coin. Dobrze, coins 37. No to tak mnie zaszalał. No i dobra, no i gdzie ja teraz mam iść? Bo chyba nie do tej wieży. Do czego ja mam klucze? Klucz, 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 klucz. Mam klucz do kopalni. To jest język węża. No i z kluczy to chyba tyle. Niestety. Nie, mam klucz do kanałów. Jeszcze? A czy to nie jest to wszystko, co mam użyte? Katakumby. Gotowanie. Dobre towary. Ogrody, kanały. O, mam klucz do kanałów, a tu jest zejście do kanałów. Ogrody, kanały. Dobra, to ciśniemy chyba tam. Ty, ale chwila. Jakie tam ogrody, kanały? Czy ja to dobrze sobie podpisałem? No nic, idziemy. Bo na pewno przez ten teleport nie będę szedł na razie, tak mi się wydaje. Aha, chyba że tędy. No, dobra. Bo to się tylko z tego miejsca przenosi tam. Chwila, to może tu te kanały? Nie, to są ogrody. Ojejku, te mobki z początku. O, niebieska esencja, jak miło. Okej. Okay. Bo na razie na bossika, tak nie wiem. W sumie... Dobrze by byłoby ktoś... Aha, ja już to mam odblokowane. O kurde. Czyli co, mam iść na tego bossika? Ej, no nie mówcie, że tak ma być. Aha, okej, okay, rozumiem, aluzję. Mam się wypchać. no nic, no to chwila. Jak to sprawa wygląda? Co ja mam w ekwipunku? No nic ciekawego. Elfie ucho. Spoko. Fajne rzeczy. Dobra, przydałoby się pójść do jakiegoś sklepu. Gdzie to będzie najbliższy sklep? Tu jest jakiś, tu jest jakiś. Tam jest dość blisko. I tam też pójdziemy. Tup, 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 tup. Tylko się uleczę. Hajsu trochę mam, to mogę coś kupić. No i pójdziemy do tego teleportu, bo nie widzę innej drogi. Najwyżej zginę sami tam. Teraz tak, które to przejście? Chyba to. Dokładnie. Tak, pamiętajcie, że zawsze chcecie gdzieś zejść po schodach, najpierw trzeba podskoczyć. Dobre, dobre, nieśmieszne. Takie smutne. No i prosto w prawo. Czy coś tu jest? Nie, tu nie ma żadnych potworów, ale fajna miejscowa. Kurde, przydałoby się tam wrócić, te światło pozaświecać, bo nie będę miał achievementa. Dobra, ja tu już wyciągnąłem łuka, to widzę, że nie trzeba. Sklepik, witam. I o towary pytam. Sprzedaj, no coś tu trzeba by sprzedać, na przykład te elfie gacie.
20 monet! Wow! Po 40 zł takie gacie. Nieźle. Włócznia, to jest ta, którą używam? O! No jest lepsza. Ja używam gorszej. 54? To ma... A, aż jeden, to nie. Sprzedam ją. 19 monet, a elfie ucho? 33 monety, nieźle. Różdżka. Kawałek macki. Dobra, to nic nie jest warte. To jakieś soki. Jakieś soki. Pusta szklanka. Nie chcą tego, no super, no dzięki. Zapala wszystkie pochodnie i lampy w pomieszczeniu. Spoko zwój. To jakieś soki. Dobra, to jest do sprzedania. Sztylet. No spieprzaj sztylet. Język, to jest jakiś mikstur. To można sprzedać, stówka, nice. Jakiś ten. To jest mikstur. Ale tych się przedmiotów nazbierało. Chyba już nie mam żadnych pierdeł, chyba żeby ta koszulka, ale nie no. Nie no, już wszystko jest potrzebne dalej. Sztyle dalej. No, on tutaj ładną rozróbę robi, ale ja sztyletów za bardzo nie używam, więc... No, ale niech będzie. Dobra, teraz kup ustawmy. Bronie, zbroje, przepisy. Przepis na elixir szybkości, wykrywania niewidzialności. Zbroje i ubrania. Nie, to są kostury, różne przedmioty. Księga kuli ognia, zwój teleportacji do kanału. Raz, dwa. O właśnie, bo ja mam tu księgę jedną niepotrzebną. Która to była? To chyba ta. Ognistego pocisku, bo ja ją niepotrzebnie kupiłem. Sprzedaj. Okej, okay. Trochę mi się zwróciło z tej głupoty. Dobra, idziemy teraz do tego gościa. Napraw. Jest coś do naprawienia? Pewne, że jest. Przy takiej łamadze jak ja, to zawsze jest coś do naprawienia. Dlaczego ja ten sztylet jeszcze mam? Co to za sztylet? Sio! Kup, co on tu ma ciekawego? Różne przedmioty. Ojejku, drawing knife, wszystko po angielsku. O! Na 0 sekund moje ataki zadają zwiększone obrażenia. Ale zmniejsza się szybkość ataku. Tutaj do sztyletów. Rzucam nożem, który zadaje obrażenia potworowi. Jeśli rzucę w humanoida, plecy, obrażenia będą masywne. Ogromne jakieś tam coś tam. Nie chcę mi się jakieś takie te rzeczy bawić. Kup bronię. Toporek jakiś konkretny. Wow, 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 wow! 135 obrażeń. Ciężka włócznia. Maczuga bojowa, to mnie nie interesuje. Ale topór taki bym sobie kupił. No i kupiłem. Łuki, pociski, strzała. Ojejku, drogie to. Łuk. Obrażenia 70. Ciekawe ile mój ma. To jest to, co ja mam, tak? Nie. Aha, to trzeba by większy poziom. Jaką ja mam zbroję w ogóle? Ochrona przed pociskami 60-60, ogniem 60-60, a to ma 70-70. Dobra, a ja mam jakąś zbroję? 45-45, bierę tamtą. Kup zbroję, ubrania. Bang. Dobra, teraz powiedzcie mi, że mam punkty, żeby w zbroję dorzucić. Jest! Topory zaż na 6, nieźle. Dobra, muszę się ogarnąć, żeby sobie czasem nie przedobrzyć z tymi przedmiotami. Czyli tak, ubieramy tą zbroję. Nie tym guzikiem pośle, załóż, ale ten odcinek będzie... Znowu do dupy pokazuje. Sprzedawaj. I sprzedamy sobie to.
Chyba bym mógł jeszcze ten topór sprzedać. No. No i dziękuję. Troszkę się wzmocniłem. Okej. Okay. Tu jeszcze jest inny ten. Szansa krytyczna toporu to broń z pełnym... To była umiejętność tego toporu, że ja takie zadawałem dwa szybkie ciosy. Jejku, że ja dopiero teraz to zauważyłem. No nic, ale go sprzedamy. Ale hajsu, tym się całkiem za tamten topór zwróciło. A łuk 27 ten ma obrażenia. A to bym musiał skilla w łukach zwiększyć. Muszę troszeczkę przyspieszyć ten odcinek, bo ja tutaj za bardzo zamulam. Łuki, mam drugi. Tamten chyba był piąty, więc musiałbym 3 punkty wywalić. To nie, na razie sobie odpuszczę łuki. Strzał mam też ponad setkę, więc spoko. Dobra, tu uderzamy chyba na ten... Na to brzydkie przejście, tylko z której strony to się idzie? Ojejku, lewo, 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 dobra. Czyli nie stąd. Miksturek nie kupiłem. Aha, miksturek chyba nie kupię, trzeba je zrobić. No, no, no. To idziemy. To będzie ten odcinek, będzie taki przygotowawczy, bo już tutaj nic chyba konkretnego nie ogarnę. Jakichś większych akcji. Dobra, trochę pobrywam, ale to... Od wszystkich dostaję, nieźle. A to tylko nie toperki, jak chcę iść na bossa. Oj, to będzie straszne. Nara? Oko satyra, dobre. No weź go odmruć, bo ja chcę go uderzyć. Gdzie jest ten sklep? Gdzieś. Będą gdzieś drzwi. Fajnie, tam te orki, ogry czy coś, a ja się rzucam na nietoperka. Głupie nietoperze. A tam są drzwi, dlaczego tu na górę wylazłem? Co ja robię tu? Co ja tutaj robię? Skrzydło nietoperza zbieram. Okej, robimy potki. Przepisy. Tylko, że to jest mały eliksir leczenia. Może mi by się przydał duży eliksir leczenia. Kup. Przepisy. Przepis na eliksir mniejszej regeneracji. Na mały eliksir leczenia. Różne przedmioty. Wezmę takie coś. Esencję. Można esencję kupić! Za 10 zł jest 50... Nie. 10 esencji za ten. 10 zł. Ale bajer. Świetnie, nie wiedziałem, że tak to jest. Ale ile tu jest tych esencji? Będę miał tyle czarów? Możliwe w sumie. Dobra, przepisy. Nie, no nie, co robimy może po prostu. Ile ile to, co tu trzeba? Skrzydło nietoperza razy 1. Czerwona esencja razy 3. Mam tego... 5 miksturek mogę zrobić. Stwórz. Skrzydło nietoperza tak kiepsko wyszło. Ale dobra, coś tam jest do leczenia, mogę iść. Będę walczył! Mamo, będę walczył. Jak tam teraz zejść? Po teleportacji zwoje mam. One są... Nie! Co jak jestem głupi? Dlaczego kliknę 4 zamiast w 4? A nie, tu mam takie zwoje. Tu są czary. 6 to. Tu są zwierzątka. Tu są potki. Dobra tam. Tak, jednego potka już zmarnowałem. Dobry początek dnia!
Teraz jestem tutaj. Muszę tak pójść w lewo. Choć mogę też do góry, ale stąd nie ma do góry przejścia. Czy jest? Nie ma. Muszę iść w lewo i do góry. A jak się tutaj do góry wychodzi? O, zaświeciłem tam wszystko. Nieźle. Może trzeba najpierw pójść na dół? A nie, no to po prostu tutaj jest drabina. No. O! Walczymy! Tak, może nie z kontrolem. Możemy sobie tak wszystko poustawiać dobrze. Jakieś takie upośledzenie umysłowego dostaję coś już teraz. Możemy sobie tak zwiększyć poziom ognia, bo ja najczęściej tego używam. A nie, nie będę zwiększał, bo ja tam będę musiał używać mrozu. Bo tam wszystko będzie ogniste. Za przejściem. Wypadnie coś? Wypadło. To coś, co mnie interesuje. Niebieska esencja i to razy 3! Mam 3 uderzenia. Z tego. Dobra, ciskamy tu. Witaj, dziwne kółko. Hello. Wow. Wow. Co to za straszne miejsce. 200 obrażeń. A to jakieś mocniejsze robale, czy mi się wydaje? I co, coś źle skoczy, to spadam do lawy? Ekstra. Ale faktycznie miał osioł rację. Stąd nie ma wyjścia. Mały rubin. Ale na razie tylko robale. Okej, jak na razie mi chyba dobrze idzie. Dlaczego nie wpadłem na pomysł, że... No nie wiem, może mogę nie przeskoczyć. A, to mnie tu w to miejsce cofa, no to nie jest tak źle. Dobra, nawalaj mój dzielny pomagierze. On energii nie ma znowu. No nic, to poczekam i zeskoczę. Tu nie ma od razu busika, najpierw trzeba do niego dojść. Hop. Trzeba uważać z tymi skokami, bo tu widzę, że można za każdym razem gdzieś spaść. O, weź to ode mnie. Co chodzi z... Aha, te kulki wybuchają w pewnym momencie. Zadają dość spore obrażenia. Czyli dobrze jest je zamrozić wcześniej. Ała. Luzik. Z tymi czarami to będzie luzik. Mały rubin. Tylko jak to wyjść? No nie! Ale to jest masakra pod tym względem. Serio, teraz całe to pomieszczenie nowa przechodzić. Naprawdę? A, on już i tak mnie nie uderzy. Dobra, idę stąd.
O masakra to będzie jakaś. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, cenicie, do usłyszenia w kolejnym odcinku.